Witajcie. Was też tak gorąco? We Wrocławiu 30 stopni. I znowu jechałem objazdem i wciągnęło mnie do Thunder House. Więc zapach ich pysznego kaukaskiego i grudzińskiego chlebka, haczapuri, to tu niesamowite, jeszcze ciepłe. Popatrzcie tylko na to. Piękne haczapuri z serem. Pieczone w tradycyjnym okrągłym piecu ładowanym od góry. Także też te okrągłe chlebki. Bardzo fajnie się to piecze, bo ciasto jest po prostu wrzucane na ściankę. No i potem nie wiem, czy odpadają, jak się już upieką, czy trzeba je odklejać. Ale są niesamowite. I 4 zł. A prawdziwe ciasto bez żadnych ulepszaczy, sztucznych spłuchniaczy. Chłopaki się bardzo starają, także gorąco polecam na ulicy Kościuszki. Warto zajrzeć. Natomiast biorąc pod uwagę upał, zrobimy napój imbirowy. Mam kawałek imbiru w miarę duży, limonkę, cytrynę, troszeczkę cukru. Nie wiem, czy przechylę, to by się nie wysypał. To jest gdzieś połowa, nawet nie połowa, 1/3 tego pojemniczka. I butla mocno gazowanej wody. No nie żeby to był jakikolwiek produkt placement, ale żywiec mocno gazowana. Trochę nam ucieknie przy blendowaniu. Oczywiście nie będziemy wlewać całej, tylko na tyle, żeby się te owoce zblendowały. Potem wszystko wlejemy do butelki. Oczywiście najlepszy byłby własny syfon. Nie wiem, czy go tam widzicie na górze. Mam piękną butlę taką, a nawet wyciągnę. Kiedyś się na starociach udało trafić. Piękna szklana butla z oplotem z siatki metalowej. Tylko niestety naboje mi wyszły. No, taka butla jest najlepsza, bo możemy naprawdę nabić dużo gazu. Jak nie jeden nabój, to nawet dwa. Chociaż przy dwóch miałem problemy, że zawór nie trzymał i uciekało z butli. Teraz wlewamy troszkę wody, nie za dużo, bo straci trochę gazu, jak będziemy blendować. Idealnie. Lepsze od Schweppesa, czy tam Canada Dry, ale nie ufajcie mojej opinii. Weźmiemy niezależną testerkę. Dobra. Czyli jak widzicie, dobre. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. Haczapuri. Dobra, co?